Są takie filmy, które wszyscy znamy. Większość z nich kryje pewne ciekawe tajemnice. Dziś przedstawiam Wam 10 ciekawostek o słynnych produkcjach. Miejsce 10. W oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen Lord Vader jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci, mimo to, że pojawia się na ekranie zaledwie przez 12 minut. Miejsce 9. Ed Helms, znany z Katz Vegas, naprawdę nie posiada się kaczy, co bardzo ułatwiło sprawę. Na potrzeby filmu po prostu nie zakładał protezy. Miejsce ósme. Pierwotnie film Król Lew tworzono pod tytułem Król dżungli. Zmiana była konieczna, ponieważ w dżungli niemal Lwów. Miejsce ósme. Film odlot to pierwsza w historii animacja, która otworzyła festiwal filmowy w Cannes. Miejsce szóste. Scena pocałunku w filmie Piraci z Karaibów była usunięta ze scenariusza Orlando Bluma, chciano tym sposobem wywołać prawdziwe zaskoczenie u aktora. Miejsce piąte: Alfred Hitchcock wykorzystał w ciekawy sposób możliwości czarno-białego filmu, a mianowicie jako krew wykorzystał syrop czekoladowy. Miejsce czwarte: Connery we wszystkich filmach o Jamesie Bondzie nosił perukę. Miejsce trzecie: Dziewczyna z tatuażem była kręcona w Szwecji podczas jednej z najmroźniejszych zim w historii. Miejsce drugie: W filmie 40-letni prawiczek Steve Carell naprawdę pozbył się włosów na klatce piersiowej. Miejsce pierwsze. Rysunek, który możemy oglądać w filmie Titanic to dzieło Jamesa Camerona. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć.